Wielkie emocje i ciekawe walki na memoriale dębickich mistrzów. Zawodnicy i publiczność upamiętniła trzech wybitnych zapaśników związanych z Dębicą: Kazimierza Lipienia, Ryszarda Świerada i Andrzeja Skrzydlewskiego. W ramach gali nadziei olimpijskich wystąpili mistrzowie Polski oraz Szwecji. Nie zabrakło również reprezentantów biało-zielonych gospodarzy Wisłoki Dębica. Emocje są wyjątkowo duże, ponieważ duża publiczność się zgromadziła, no ale będziemy walczyć. Były treningi, wszystko, przygotowywaliśmy się, trener uczył wszystko. Zawsze można powalczyć jeszcze dodatkowo. Ludzie są do tego, przychodzi dużo kibiców. Oglądają, patrzą, jak to wszystko wygląda, jeszcze jakieś organizowane konkursy, z czego co wiem, trener mówił. To jest takie bardzo sprawdzający start. Najważniejszy będzie w przyszłym roku, bo to będzie start Mistrzostwa Polski Juniorów. Mamy zawodników juniorów, tak jak nazywamy, nadzieje olimpijskie, ale są to przeważnie mistrzowie Polski bądź medaliści Mistrzostw Polski i mistrzowie Szwecji, także będą ciekawe walki. Zanim przystąpiono do turniejowej rywalizacji, każdy z zawodników otrzymał statuetkę i paczkę od Świętego Mikołaja. Małe co nieco powędrowało także do dzieci na trybunach. Gratulacje i podziękowania odebrał wielki entuzjasta i sponsor zapasów Janusz Urbanik, prezes firmy Ventor. Tak długo jak pamiętamy o tych naszych mistrzach, to jest szansa, nadzieja, że w oparciu o tą pamięć coś się może odrodzić. Dlatego te turnieje są. I musimy pamiętać o tym, że Dębica kiedyś za pasami stała i Dębice w świecie rozpoznawano po oponach ze Stomilu i dębickich zapaśnikach. W tym roku Memoriał Dębickich Mistrzów odbył się już po raz 10. Na turnieju nie zabrakło byłych wspaniałych zawodników i trenerów. Obecny był m.in. srebrny medalista olimpijski Józef Lipień. O czasach, gdy z dębickimi zapaśnikami musiał się liczyć każdy, mówił były burmistrz Edward Brzostowski. Pierwszy medal przyjechał Lipień na bryczce przez całe miasto. Było święto, coś nieprawdopodobnego. Zresztą byliśmy jego dumni i całej rodziny. To, co się działo, to przeszło wszystkie nasze wrażenia. Była dumna Dębica, że w tej Dębicy są olimpijczycy, że w tej Dębicy służą wspaniali zawodnicy, że w tej Dębicy, a tej Dębicy słyszy się w Polsce i w całym świecie. To jest wielka chluba, a także i promocja tego miasta. W klasyfikacji drużynowej zapaśnicy Wisłoki ośmiokrotnie wywalczyli tytuł drużynowego mistrza Polski seniorów. Ostatnie zwycięstwo odnosząc w 1999 roku. Ponadto zawodnicy związani z tym klubem zdobyli w sumie 40 medali Mistrzostw Europy, Świata i Igrzysk Olimpijskich. Obecnie o takich sukcesach można tylko pomarzyć. Piękna historia jednak zobowiązuje. Cały czas jesteśmy takim miastem, z którym kojarzą się zapasy. Szkoda, że nie ma ligi zapasów. Myślę, że może ten sport się odrodzi. Może mam taką nadzieję, że i Dębica tutaj cały czas trenują młodzi chłopcy i myślę, że ta dyscyplina nigdy nie zginie w Dębicy. Dobrzy trenerzy, pieniądze na dobre wsparcie, bo ja myślę, że szkolenia są podstawą. Mi się wydaje, że bardzo ważne jest też, żeby wyławiać te talenty takie wśród młodzieży, tak? Czy żeby w szkołach nauczyciele zwracali uwagę, jeśli dziecko jakieś objawia talenty w jakimś kierunku, to je kierować, czy to na pływanie, czy na zapasy, czy na inną dyscyplinę sportową. Sponsorem głównym turnieju była dębicka firma Ventor, a organizatorami Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Klub Sportowy Wisłoka. Spora grupa kibiców, która przybyła na memoriał oraz występy rodzimych zawodników potwierdzają, że dobre czasy dla dębickich zapasów mogą wrócić.